Witam serdecznie. Część druga cyklu pod tytułem Moce Ziemi, energie biowitalne i czakramy. Co sądzicie? Jak myślicie, co to jest? Co to takiego? Ano kryształy. Kryształy mają w sobie moc. Niektórzy mówią, że to są żyjące istoty, że one po prostu tak funkcjonują, że w naszym życiu są po prostu niezastąpione, nieodzowne. Cała elektronika jest na kryształach. Czy myślicie, że my nie? Oczywiście, że też. Jedynym takim pierwiastkiem, najbardziej wartościowym pod względem energetycznym jest wszechobecny krzem. Ale go brakuje. Niestety w naszych organizmach go brakuje. Toksyny, trucizny, różnego rodzaju pestycydy, chemia stosowana w rolnictwie. To są efekty braku krzemu. Również i wszystkie choroby onkologiczne, te parszywe guzy, które wykańczają nas po kolei, tak samo wynikają w dużej mierze z braku krzemu. Krzem jest pierwiastkiem, który oczyszcza nas organizm z trudno usuwalnego metalu, który jest metalem nie ciężkim, a lekkim, aluminium. Tak wszechobecne w naszym życiu, zarówno jeżeli chodzi o chemię, jak i gospodarcze naczynia. Jest jeszcze zbyt wiele garnków aluminiowych, patelni aluminiowych, pokrytym chociaż teflonem, ale pod spodem, jak się zarysuje, niestety, aluminium, które później zjadamy. Miliony puszek w piwie. Po piwie. Które niestety też zatruwają nasz organizm aluminium. Dobra, wracamy z powrotem do czakramów. Ostatnio omawiałem 12 czakramów ziemskich i skończyłem na takim czakramie, który został zablokowany, to znaczy chodzi tutaj o czakram ślężański, który kiedyś emanował bardzo silnym strumieniem energii biowitalnych z góry Ślęża. Niestety został on zatkany, zaczopowany poprzez maszt, między innymi maszt telefonii komórkowych, radiowo-telewizyjnych, tudzież innych przekazów radiostacji. Co zrobić? Natura i tak potrafi sobie z takimi rzeczami poradzić. No, ponieważ jak coś zakorkujemy, a coś ma ciśnienie, gdzieś musi sobie dać ujście. No i gdzie się pokazało? Pokazało się, proszę Państwa, w starowedyjskiej studni, która mieści się pod zamkiem w Gogołowie. Jest to miejscowość niedaleko położona od góry Ślęża. Jest to zamek myśliwski, właściwie pałac myśliwski, który już został opisany w wielu publikacjach oraz na filmach Discovery, między innymi Kup Pan Zamek. Jest tam taki odcinek z panem Pilarczykiem, hrabią, który jest właścicielem tego zamku i również po prostu cały czas żyje i śpi na czakramie. A te czakramiki są tam energetyzowane, one się tam, że tak powiem, energetyzują i mają w sobie również moc tego czakramu i są odpromiennikami i napromiennikami. Służą do po prostu regeneracji zdrowia, do rozwoju duchowego. Również są elementem po prostu wszelakiego rodzaju działań profilaktycznych, antychorobowych. Jak również można dzięki nim podnosić kundalini, a więc służą również do rozwoju duchowego. To jest taka propozycja. One oczywiście są robione z przekazu i mają odpowiednie parametry techniczne, metryczne i wagowe. No nie jest to takie proste, jakby się wydawało, że to można sobie skleić i tak dalej, ale
ale działają rewelacyjnie. Ich energetyka sięga 130 tysięcy Bovisa, utrzymuje się około roku czasu. Jest to piękny po prostu produkt, który zachęcam po prostu do posiadania takiego egzemplarza, chociaż jednego. Położony pod łóżkiem na wysokości splotu słonecznego powoduje po prostu zanikanie chorób nawet w pierwszych stadiach nowotworowych. Jest wiele przypadków samoistnych uleczeń. Jeżeli chodzi o czakram gogołowski, no jest to chyba jedyny czakram, dlatego też, że położony na prywatnej posesji, który jest dostępny dla ludzi. I tam naprawdę można wiele chorób poprzez różne naturalne terapie usunąć. Wystarczy tylko pobyt tam kilkugodzinny, a już są reakcje bardzo pozytywne dla organizmu ludzkiego. Następuje harmonizacja, następuje przypływ energii, następuje radość, następuje miłość, następuje dostatek. Różne ciekawe rzeczy się pojawiają w życiu ludzi. No cóż, no to tyle w tym razem i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.